któregoś dnia Rumcaj z Sypiskiem odwiedzili rusznikarza Halerza. Witam! Czego sobie życzysz, Rumcaj się? Poproszę trochę tego słabszego prochu, żeby mój synek mógł sobie postrzelać z pistoletu. Halerz, zostaw wszystko i słuchaj. Słucham, książę panie. Potrzebna mi jest, jak to się mówi, rakieta. Ale najlepsza, wenecka. Chcę ją wystrzelić na wiwat w dniu urodzin księżnej pani. Niestety, nie mam takiej rakiety. Co? Co? Nawet gdyby książę pan dawał mi za nią nie wiem ile. Ja nieszczęśliwy. Nic nie sprzedałem. A przez łzy księżnej pani będę miał jeszcze znaczne straty. Cały proch i wszystkie naboje mi zamokną. La Boga. Nie martw się, Halerz. Sam zrobię tę rakietę. Jeszcze lepszą od weneckiej. A Sypisek wystrzeli ją na cześć księżnej pani. Dobrze, niech będzie. Powiedział dumnie książę pan i rzucił na ladę woreczek ze złotymi monetami. Rumcaj z Sypiskiem nastawili kapelusze, żeby Halerz mógł wsypać do nich to, co jest potrzebne do wyrobu rakiety. A było tego sporo, a więc 27 lutów dwukrotnie suszonego prochu, do tego 7 kulek, 6 petard i 5 żółtych granatów. No i pudełko zapałek, żeby było czym odpalić rakietę. W swojej zbójeckiej jaskini Rumcajs wydrążył bukowe polano i załadował je tym, co dostał od Halerza. Potem przymocowali ląd i rakieta była gotowa. No, musimy już iść do Iczyna. Odpalimy rakietę z wieży. Na jiczyńskim rynku było pusto, ani żywej duszy. Taki był rozkaz księcia pana. Życzył sobie, żeby tylko księżna pani i nikt więcej przyglądała się temu widowisku. Rumcaj się! Co tam błysnęło? Pamiętaj, dopiero na mój znak wypuścisz rakietę! To urocze, piękne. Rakieta okrążała wieżę, ale wciąż jakby się oglądała tam, gdzie stał Rumcajs. Co to? Co to? Co się dzieje? Stać! Na co sobie pozwala? Dosyć tego! Rakieta! Stać! A rakieta strzelała w księcia pana kulkami, rzucała pod nogi petardy, aż książę pan zaczął podskakiwać na swoich cienkich nóżkach i tak się wystraszył, że aż zatrąbił. Ra! Żeby przyjechała straż pożarna. Straszne, okropne! Rakieta, precz! Wykrzykiwała księżna skacząc wraz z księciem i oboje trąbili.
jakby cały niczym się palił. Strażacy się stawili, ale nic nie zdziałali. Przez 3 lata śmieli się potem ludzie z księżnej pani i z księcia pana. A Runcej z Cypiskiem wsiedli na rakietę jak na konia i polecieli do domu. Thank you.